Z mikrofonem. Dzień dobry jeszcze raz. Witam serdecznie na spotkaniu poświęconym książce Odszkolnić społeczeństwo Iwana Ilicza. To jest książka dostępna nawiasem tutaj w księgarni. Książka wydana, w zasadzie wznowiona przez Fundację Bądź Zmiana. Spotkanie, może powiem o tym na samym początku, żeby potem już nie wchodzić w formalności. Spotkanie odbywa się w ramach cyklu Kreacje Krytyczne. To jest cykl współorganizowany przez czasopismo Odra, Wrocławski Klub Krytyki Politycznej i Studenckie Naukowe Koło Literaturoznawców Uniwersytetu Wrocławskiego. To drugie spotkanie z cyklu, planujemy jeszcze więcej. Dzisiaj naszymi gośćmi są dr Rafał Włodarczyk, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, współautor tomu Aktualność Marksa. W 2009 ukazała się jego książka Lewinas w stronę pedagogiki azylu, w której Włodarczyk wypracowuje oryginalne, autorskie koncepcje pedagogiczne, czerpiąc zarówno z filozofii żydowskiej, jak i z zachodniej refleksji etyczno-politycznej. Drugi gość, dr Marian Bielecki, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk i teoretyk literatury, gombrowiczolog, autor książek Literatura i lektura o metaliterackich i metatekstowych poglądach Witolda Gombrowicza oraz zeszłorocznego Historia, dialog, literatura, interakcyjna teoria procesu historyczno-literackiego. Jak wspomniałem, dzisiaj rozmawiamy o książce Iwana Ilicza, Odszkolnić społeczeństwo. Książka w najogólniejszym zarysie dotyczy krytyki współczesnego systemu edukacji, krytyki społeczeństw opartych na tym systemie. Pod koniec lat 60., tuż przed wydaniem książki, o której dzisiaj rozmawiamy, porzucił kapłaństwo. Dodatkowa informacja, dosyć interesująca, posługiwał się 15 językami. Zmarł w 2002 roku w Bremie. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym teraz przytoczyć w całej książce, w której Ilicz zarysowuje ideę uszkolnionego społeczeństwa i propozycji jego odszkolnienia, pada bardzo precyzyjna definicja tego, czym jest odszkolnienie. Może od niej też zaczniemy jako od punktu wyjścia. Odszkolnienie oznacza pozbawienie jednego człowieka możliwości zmuszenia innego do uczestnictwa w spotkaniu. Oznacza ono także uznanie prawa każdego człowieka w jakimkolwiek wieku i jakiejkolwiek płci do zwołania zebrania. To jest punkt wyjścia. Zaczynamy pytanie. Tych instytucji, w których my praktykujemy, mamy też jednocześnie tak niezwykle ważne doświadczenie różnych innych instytucji, w których praktykujemy, które niepodobne są w żaden sposób do tych instytucji, o których mówi Ilicz. Natomiast wydaje mi się fascynujące w tej książce również to, że Ilicz sobie projektuje te instytucje, do których my taką wagę przykładamy. Na przykład myślę, że bardzo dużą wagę przykładamy do takich instytucji jak na przykład internet i praktyki w niej i tych, powiedzmy, pokładów edukacyjnych, które dzięki swobodzie i niezależności, czy wolnym spotkaniom, które odbywamy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że właśnie to doświadczenie powoduje, że klimat takich krytyk, czy takiego przyglądania się instytucjom jakby no, nie jest już taki jednoznaczny, prawda? Bo jakby nie jesteśmy skazani już jednoznacznie na te i tylko te instytucje, prawda? Ale właściwie te instytucje, takie, które też i Goffman opisuje w swoich azylach, czy w ogóle w tamtych latach, prawda, wszyscy przestałem troszkę, ale bardzo dużo jest tych analiz, które dotyczą właśnie analiz instytucji, które są podobne do szkoły, tak? Koszary wojskowe, prawda, szpital, prawda, różnego rodzaju właśnie instytucje edukacyjne. No, myślę, że my je poniekąd jeszcze w jakiś sposób doświadczamy, ale pytanie, bo nie chodzi o kwestię czasową, tak jak sobie ostatnio wliczyłem w końcu, bo zawsze to tylko powtarzam, ale nigdy nie wyliczam, ale wliczyłem sobie, że jeśli przyjmiemy, że spędzamy w szkole te 12 lat, prawda, te prawda, 250 dni w roku po powiedzmy 7-8 godzin, to wychodzi na to, że około 21 do 24 tysięcy godzin, prawda, spędzamy tak od pierwszej do końca liceum, od pierwszej klasy do końca liceum, to jest dużo czasu. I teraz niezależnie od tego, ile my tam spędzamy, z powodu tego, że mamy te alternatywne przestrzenie, tak, w których się rozwijamy, edukujemy, spotykamy,
one możemy je traktować jako anarchistyczne czy inne. Wydaje się, że to doświadczenie tych instytucji w pewnym sensie zahaczających, bo to Goffman nazywał instytucjami totalnymi, prawda? Ono się zaczyna lokować na marginesie naszego, prawda, w ogóle kształtowania doświadczenia edukacyjnego. Myślę, że właśnie krytyka Ilicza idzie dalej, ponieważ widzi sprawę w ten sposób, że jeśli tak praktykowanie w instytucjach edukacyjnych przyzwyczaja nas do tego, do w ogóle praktykowania w instytucjach, to znaczy, że szkoła jest przedsionkiem w ogóle wszelkiego rodzaju instytucjonalnych form życia, tak? A zatem, no, nazywamy to szumnie kapitalizmem, prawda, instytucji pracy, tak, różnego rodzaju instytucji typu rodzina, prawda, do których wchodzimy, ale wchodzimy do nich, ponieważ socjalizowani zostaliśmy w szkole w pewnych warunkach, które nas przyzwyczajały do takich, a nie innych stosunków społecznych. Ilicz pod koniec książki sugeruje, że jego wizją alternatywną wobec szkolnictwa byłaby otwarta sieć edukacyjna, oparta na wolnych spotkaniach, w ramach samokształceniowych spotkaniach, w ramach których ludzie zainteresowani jednym zagadnieniem mogliby wspólnie je przedyskutować, bądź spotkać się z kimś bardziej zaawansowanym i uzyskać dostęp do jego wiedzy. Nie wiem, czy byśmy dobra, możemy się na tym zastanawiać. Natomiast tu trzeba przyznać chyba rację Liczowi, choć on to widział jako pożyczane sobie nawzajem kasety magnetofonowe. No to dzisiaj internet na pewno spełnia tę rolę alternatywnej edukacji, o której myślał Ilicz. Czy wszelkiego rodzaju, nie wiem, portale społecznościowe, czy Wikipedie, czy te formy, które w internecie pozwalają wymieniać się wiedzą. No to jest pewnie realizacja tego, co on miał na myśli. Nie wiem, czy to jest taka absolutna alternatywa, czy to wypiera albo wchodzi w konflikt z akademią i z akademickimi sposobami przekazywania wiedzy. Czy to akademię osłabia, czy to ją wzmacnia? Tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że nie jest chyba tak, iż ta alternatywa osłabia to, co było być może głównym problemem Ilicza, mianowicie kapitalistyczny wystrój świata. Ja mam wrażenie, że jemu chodzi o, czy nieświadomie wzmacnia to, co chciał osłabić. Jemu jednak idzie o skuteczniejsze kształcenie ekspertów, czy o skuteczniejsze przekazywanie wiedzy. Jego punkt wyjścia był chyba taki, że, czy jeden z punktów wyjścia, że kłopot ze szkołą jest ten, iż ona nie działa dostatecznie skutecznie, że to jest czas pusty, że spędzamy tyle czasu, jak liczyłeś, i że to jest czas, który moglibyśmy spędzić efektywniej i lepiej gdzie indziej. Więc wydaje mi się, że tu nie zaszła żadna zmiana. Zdaje się, mówiłeś wcześniej, że szkoła działa dziś inaczej niż niegdyś. Tego też nie jestem pewien. Znaczy, wydaje mi się, że dzisiejsza sankcja, jaką jest dyplom uniwersytetu, jest kto wie czy nie mocniejsza niż niegdyś i w tym sensie ona nierówność no, reprodukuje, ona ją stwarza. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, która mnie ciekawi. Jeśli wspomniałem wcześniej, że ja czytałem tę książkę jako opowieść o relacji jednostki instytucji, to miałem na myśli no, siebie jako dydaktyka. Tu Ilicz jest najbardziej dotkliwy i największy problem sprawia, czyli jego lektura. No bo Ilicz mówi to wprost, że nauka w tym kształcie, jaki ma miejsce, jest czymś bez sensu. Znaczy nie ma znaczenia absolutnie to, czego się uczy, byle się uczyło. To jest ta sama zasada, o której mówiliśmy jakiś czas temu a propos Rillingsa. Zasada doskonałości. W akademii chodzi o to, żeby robić coś dobrze, w sposób doskonały, natomiast nie ma znaczenia to, co się robi. No więc dla dydaktyka to jest wiedza bardzo dotkliwa i taka, która stanowi problem. Znaczy ja nie wiem, co z nią zrobić. A to są czasy, w których nie ma internetu. Tak? W związku z tym szkoła jest potrzebna jako miejsce techniczne, gdzie są mapy, atlasy i takie
różne historie. Illich jakby proponuje zniesienie szkoły i ten Milton Friedman, który się tutaj gdzieś pojawia, to jest tylko wypadek. To jest 68, tak na dobrą sprawę to jest nowa idea. Jak sobie przypomnimy, jak funkcjonuje ta idea, to Friedman dopiero za parę lat będzie tym guru i za parę lat pojawią się oni w jakimś dominującym dyskursie. W tym czasie Illich jest zafascynowany czymś innym. Tym, że oni obiecują ideę szczęścia, a on to szczęście chce dawać. Nie bez powodu jest nazywany jakby anarchistycznym romantykiem. Pedagogika romantycznego anarchizmu. Tak? Hanna Kostyło o tym sporo napisała, habilitację i doktorat. Ale jak to funkcjonuje dzisiaj? Bo być może to jest o wiele ciekawsze, bo to jak funkcjonowało w 71 można zobaczyć w tej książce. Dzisiaj ta kategoria przejęć, zawłaszczeń przez społeczeństwo, przez neokonserwatystów i neoliberałów dotyczy każdej przestrzeni pedagogiki, emancypacji, pedagogiki, krytyki. I ona jest obecna chociażby w sieci właśnie internet. To jest opowieść o tym, o czym rozmawialiśmy z Michałem jakieś parę tygodni temu, prawda? Jak krytykowaliśmy komercjalizację edukacji i jak rozmawialiśmy o książce Pachu chyba 2 czy 3 tygodnie temu, może miesiąc. I to jest dokładnie ta sama przestrzeń. Możecie dzisiaj, możemy wszyscy zobaczyć, że biorąc udział w sieci internet, tak na dobrą sprawę, uwiarygodniamy wielki biznes. Facebook, Twitter, te wszystkie historie. Tak? A jak popatrzycie na to, w jaki sposób funkcjonuje idea Illicha, ona jest bezpłatna. Na tym polega jej paradoks. Neoliberałowie nie mogą z niej skorzystać w kategoriach bezpłatności. Ale jeśli zrobimy poczucie, że wszystko jest bezpłatne, to nie ma problemu. Tyle, że ta bezpłatność jest pozorna. Bo jeśli nie macie odpalonej blokady reklam na Facebooku, na Firefoxie, to obok Facebooka wyświetla się 1 000 000 takich reklam. To oznacza, że każda osoba, która przynajmniej 2 razy w tygodniu jest na Facebooku, przynajmniej 2 godziny, jest warta $1000 dla Zuckerberga. Bo tyle, za tyle się sprzedaje prawa reklamowe. Ale ja mam jeden świetny przykład i więcej nie mówię, nie chcę zabierać czasu. Jak wygląda zawłaszczenie sieci dzisiaj? Ja właśnie kończę tekst poświęcony temu i jest taki portal zadane.pl, już o tym sporo opowiadam moim studentom. Jeśli chcecie odrobić zadanie domowe, jesteście gimnazjalistą, licealistą albo chodzicie do podstawówki, to wystarczy, że wejdziecie do sieci Ala Illicha. Zalogujecie się, dostaniecie 27 punktów na początek i wrzucicie do sieci to, co chcecie, aby wam rozwiązano. Wyznaczycie cenę i dołożycie do tego kilka punktów za najlepsze rozwiązanie. I ktoś za to wam rozwiąże to zadanie. Wy możecie rozwiązać też komuś zadanie, to miało być to illichowskie nauczanie i wtedy ktoś wam da punkty. Ale jeśli nie macie czasu i nie chcecie rozwiązywać, wystarczy, że SMS-em zapłacicie 23,47 za 100 punktów i wymienicie je na zadanie domowe. Tak? Sieci Illicha miały nauczyć ludzi myślenia. Sieć internet uczy poszukiwania informacji bez krytycznego wykorzystania. Tak? Przynajmniej tak jest na portalu zadane.pl. 600 tysięcy uczestników, 1 000 000 rozwiązanych zadań, 20 tysięcy dziennie zapytań. Fajnie? 3 studentów zakłada sieć, żeby edukacja była darmowa. W tym kontekście następuje totalne zawłaszczenie. Neoliberalizm jakby przejmuje sieć i daje sieci Illicha, bo umożliwia sprzedaż wiedzy w postaci absolutnie nierefleksyjnej. Ta książka jakby nakazuje celebrowanie świadomości, ale bardziej niż ona celebrowanie świadomości właśnie nakazuje kolejna książka Illicha, w której pokazuje, jak to wygląda w Ameryce Południowej. Tak? To dzisiaj życie po życiu koncepcji Iwana Illicha jest powiązane z tym, jak neoliberalizm właśnie zawłaszcza tę ideę pedagogiki krytycznej. Warto jeszcze powiedzieć o tej książce i o Illichu tyle, że jako eks-ksiądz, a wcześniej już jako misjonarz, dokonuje mocnej krytyki Kościoła katolickiego, który przygotowując misjonarzy, wysyłając ich do państw rozwijających, tak na dobrą sprawę robi kolonializm. Tak? Misjonarze są kształceni z europejskiego punktu widzenia, propagują jedynie słuszną religię, tak na dobrą sprawę przekupują ludzi. To za to Illich traci, że tak powiem, bardzo dobrą karierę w kościele, bo kiedy jest wezwany do papieża, czeka miesiąc czasu na audiencję, nie doczekuje się i rzuca to wszystko. Tak? On wchodzi w nurt teologii wyzwolenia. Jak Państwo pewnie wiecie, teologia wyzwolenia w Ameryce Południowej ma dość burzliwą historię. I kończąc o Iwanie Illichu, ta jakby opowieść, którą on jakby snuje w tych swoich wszystkich rozważaniach, pokazuje jedno. Edukacja jest siłą, dzięki której można cokolwiek zmienić w tym świecie. To tylko edukacja daje świadomość. Ale jeśli edukacja zostanie zawłaszczona, stanie się towarem, tak jak właśnie dzisiaj mówimy o magdynalizacji edukacji, o utowarowieniu tej edukacji, to przez traci jakby swoją magiczną moc zmiany rzeczywistości.